Do galerii drugie piętro w Centrum Kultury i Sportu zawitały prace Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Co ciekawe, współpraca tutejszego Salonu Pruszkowskiego z artystami z Lubelszczyzny nie jest przypadkowa. Pani Bogusławo, na Pani przykładzie, jak to się dzieje, że te środowiska lokalnych artystów się przenikają? Bo Pani z Salonu Pruszkowskiego, malarka, artystka, ale też członkini Lubelskiego Działu Związku Artystów Polskich. Jak to się stało? No muszę sięgnąć bardzo daleko, ponieważ znalazłam się na Lubelszczyźnie na 26 lat. Dzięki swoim rodzicom, którzy pracowali najpierw w Warszawie w centrali uzdrowisk, a później zostali skierowani do Nałęczowa. Po kilku latach nastąpiła przeprowadzka do Lublina i tam osiedliśmy na 26 lat. Urodziłam się w Warszawie, ale 26 lat najważniejszych, czyli szkoła, studia i no, pierwsze miłości, małżeństwo, urodzenie dzieci, wszystko tam właśnie miało miejsce. I w momencie, kiedy już malowałam w Salonie Pruszkowskim, a chciałam należeć do Związku Artystów Plastyków, Polskiego Związku Artystów Plastyków, stwierdziłam, że będę aplikować właśnie do oddziału lubelskiego, dlatego że jest mi Lublin bardzo, bardzo bliski. Pani Bogusia jest od długiego czasu członkiem naszego okręgu lubelskiego. Natomiast no właśnie padła taka propozycja i dlaczego nie? Nie odmawia się przecież wystaw. Każde miejsce jest wspaniałe i przynosi nowe doznania. I dzięki temu właśnie jesteśmy tutaj. Tutaj też jest prezentowana praca właśnie i jej, ale także jej koleżanki, pani Anny Przepióry, która też jest członkinią naszego okręgu lubelskiego. Wernisaż otworzyła Alina Dorada-Krawczyk, założycielka Salonu Pruszkowskiego, w towarzystwie Anny Fitz-Lazor. Gościom została przybliżona nie tylko tematyka wystawy, ale również historia Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Prezentowane prace 22 artystów łączyło jedno wspólne hasło – kontrast. Wybrzmiewał on w różnych formach, zarówno w kolorze, detalu, jak i w samym przekazie, za pomocą którego autor koresponduje z odbiorcą. Tutaj każdy artysta, członek naszego Okręgu Lubelskiego Związku Artystów Plastyków miał wolny wybór. Widzieliśmy, że każdy z nas jest inny i na pewno ten kontrast będzie przekazany. Prace są różne, bo od typowo naturalistycznych po abstrakcje. Mamy też bardzo interesujące właśnie dwie formy rzeźbiarskie, więc jest i kolor, jest i czerń, biel, wszystko, co właściwie artysta może dać odbiorcy. Wstępnie planowana jest druga odsłona wystawy lubelskiej twórczości w Pruszkowie. Niewykluczone, że prace tutejszych artystów z Salonu Pruszkowskiego również zostaną zaprezentowane gościnnie w Lublinie. Zaraz chyba we wrześniu zrobimy tutaj swoją wystawę poplenerową, bo wybieramy się na plener w lipcu i we wrześniu zrobimy tutaj naszą wystawę, a później będziemy pewnie rozmawiać z panem prezesem oddziału lubelskiego, żeby zrobić wystawę właśnie naszą tam. Wystawa jest kolejnym przykładem otwartości Salonu Pruszkowskiego na sztukę z całej Polski, zarówno tę indywidualną, jak i zrzeszonych grup. Lubelskie kontrasty można podziwiać w galerii drugie piętro w budynku CEKiS do końca czerwca. W październiku planowana jest tu kolejna gościnna wystawa. Tym razem ikon autorstwa artysty, który zwrócił się do Salonu Pruszkowskiego o możliwość prezentacji swoich prac.